Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. I dziś porozmawiamy o pięciu najważniejszych instytucjach, które były najbardziej, zostały najbardziej skorumpowane, zniszczone przez, zdemoralizowane przez PiS. Pierwszy punkt można odhaczyć. No, proces uzdrawiania się zaczął, to jest oczywiście telewizja publiczna. Telewizja publiczna, która zamiast być przekaźnikiem wiedzy o tym, co się dzieje, stała się skrajnie nierzetelnym biuletynem partyjnym, pałką hejterską, którą PiS po prostu uderzał każdego, kto mu podpadł. To był osobiście robiona TVP pod Jarosława Kaczyńskiego. Dość powiedzieć, że dzięki samemu Jarosławowi Kaczyńskiemu wiemy o tym, że on sobie pozwalał dzwonić o 3 w nocy do prezesa TVP, tylko z takiego powodu, że mu telewizor nie zadziałał. Po włączeniu okazało się, że nie ma sygnału. W związku z tym Jarosław Kaczyński o 3 w nocy, przecież to normalne, zadzwonił do prezesa TVP. Wiecie Państwo, gdyby mu nie zadziałał prąd, to by przecież zadzwonił do dostawcy prądu, do prezesa, pytając się, co się stało. To też jest normalne, prawda? Więc żarty na bok. Te na To kolejne pani instytucje. księgowa Wajtka, poproszę zadzwonić. Te następne instytucje w kolejności to Centralne Biuro Antykorupcyjne. Tutaj też się odbijanie zaczęło, ale mamy taką przykrość, że obserwujemy, że pan Daniel Karpeta, człowiek, który się podpisywał pod operacjami specjalnymi przeciwko Tomkowi, który nadzorował również działania wymierzone we mnie, kompletnie nielegalne. Nie zajmuję się i nigdy nie robiłem niczego, co wchodzi w zakres. Akceptował senatora Brejzę i setki innych Tak, ludzi ale przede wszystkim tak, ale prześladowanie. mówimy o Danielu Karpecie, więc to odbijanie idzie chyba trochę zbyt powoli, jak na nasze gusta. Facet, który po prostu miał wiedzę o temat używania i akceptował to używanie tej służby jako politycznej pięści, politycznego kastetu PiSu. To tolerowanie też chociażby Artura Chodzińskiego w tej służbie, jako człowieka, którego, przypomnijmy, to jest facet, który już w 2017 roku dostali jego nagranie z nielegalnego spotkania z dziennikarzem, moim dziennikarzem, Grzegorzem Jakubowskim, gdzie w mojej ocenie doszło do prób nielegalnego ustawienia kontaktu, werbunku, ustawienia, zrobienia z dziennikarza jakiegoś po prostu pudła rezonansowego człowieka do nagłaśniania. Ale idziemy dalej, bo wymieniamy te instytucje. Trzecią taką instytucją skorumpowaną jest, znaczy skorumpowaną, zdemoralizowaną, jest Krajowa Rada Sądownictwa, ale neon, bo to nie jest prawdziwa Krajowa Rada Sądownictwa. Tam po prostu zapakowano ludzi, którzy w zamian za stanowiska głosowali za nadawaniem uprawnień sędziów ludziom, którzy byli zobligowani, którzy godzili się na to, że będą wykonywać po prostu polecenia ludzi z PiS. To była po prostu taka drukarka Jarosława Kaczyńskiego, Ziobry i Andrzeja Dudy do robienia sobie sędziów, którzy będą im pomagać w karierze. Chodziło przede wszystkim o ludzi delegowanych na najwyższe stanowiska sędziowskie, jak chociażby do Sądu Najwyższego. To chodziło przede wszystkim właśnie o stworzenie zupełnie takiego równoległego, nowego wymiaru sprawiedliwości, w którym to Jarosław Kaczyński będzie miał najwięcej do powiedzenia. Kolejną instytucją jest Trybunał Konstytucyjny, który faktycznie od czasu, kiedy orzekają w nim sędziowie dublerzy, no trudno powiedzieć, żeby działał. Przede wszystkim już nawet gdyby się przyjrzeć na ich aktywność, to po prostu jest to drastyczne obniżenie. Po prostu ten Trybunał orzeka tylko w takich sprawach, w których musi. Tam praktycznie przestało się cokolwiek dziać. To jest nawet taka. To jest. W 2022 wydał 14 wyroków, i to jest najmniej od 24 lat. I to po prostu pokazuje, oni wydawali tylko te wyroki, w których dostawali zapotrzebowanie. Nie było tego, że oni prowadzą normalną pracę, bo Trybunał Konstytucyjny w założeniu
To jest sąd, który sprawdza, czy posłowie, politycy nie uchwalają prawa, które jest niezgodnie z prawem. Za rządów Julii Przyłębskiej, na skutek tego, że zostało to zhakowane od 2016 roku przez PiS, ten sąd zaczął działać bardzo, po pierwsze, wybiórczo, czyli wydając w ogóle, że zabierając głos na przykład w sprawach, w których kompletnie nie ma prawa się odzywać. Patrz, zabezpieczanie spółek handlowych, zarządów. Wiecie Państwo, decyzja Trybunału Konstytucyjnego, że zabezpiecza zarządy, wymianę zarządów spółek. Trybunał Konstytucyjny, sąd konstytucyjny, który będzie zabezpieczał wymianę zarządów spółek prawa. Nie wolno Obajtka ruszać. Nie, nie, nie. No to jest, to ale śmieszne. To jest absurdalne. I to jest ta czwarta instytucja skorumpowana, zniszczona przez PiS. I piątą jest oczywiście Narodowy Bank Polski, gdzie pan Adam Glapiński, człowiek, który jest przezywany ekonomistą, chociaż tak naprawdę on się specjalizuje w historii myśli ekonomicznej, no, facet zarabia krocie, jest najsłabszym prezesem Narodowego Banku Polskiego w historii. Pamiętam kiedyś ludzie, którzy oglądali spotkanie z posłami w Sejmie, kwalifikacyjne Sławomira Skrzypka, uważali, że to będzie człowiek, który będzie najsłabszym prezesem w historii. A potem się okazało, że Skrzypek, mając świadomość tego, że jest po prostu niekompetentny, że się na tym nie zna, zwyczajnie znalazł ludzi, których się słuchał. I poza przypadkami, gdzie nie za dużo powiedział coś publicznie, jak chociażby spotkanie, na którym byłem jednym z gości, spotkanie z najważniejszymi dziennikarzami w 2009 roku. Ja byłem wtedy dyrektorem telewizji Agencji Informacyjnej i usłyszałem z ust ówczesnego prezesa Narodowego Banku Polskiego, że w związku z kryzysem NBP będzie ratował tylko te banki, które mają pasywa większe niż aktywa. Tym się strasznie słabo zrobiło, ale jeszcze gorzej było, drodzy Państwo, że z tych najwybitniejszych dziennikarzy na tym spotkaniu zaśmiały się jeszcze około 2-3 osoby, co można przypuszczać, że nie wszyscy wyczuli, że pan prezes Narodowego Banku Polskiego ówczesny dał wtedy do zrozumienia, że nie ma zielonego pojęcia o tym, jak funkcjonują przedsiębiorstwa, już nie tylko sektor bankowy, otóż pasywa i aktywa zawsze się równają, są równe. Natomiast wracając do tego, Narodowy Bank Polski stał się po prostu w tej chwili taką twierdzą, do której przypływają kolejni rozbitkowie z kolejnych instytucji, wyrzucani po prostu bezlitośnie z roboty. Tam prezes Narodowego Banku Polskiego ma budżet z gumy i po prostu przyjmuje każdego, kogo uważa, że mu się opłaci przyjąć. Jest to w tej chwili instytucja, no, pisowska instytucja ze wszech miar. Żeby było jasne, prezesa Narodowego Banku Polskiego można się bardzo łatwo pozbyć i jest za co, stawiając go w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. Dlaczego to się jeszcze nie dzieje? Dlatego, że jego następcę wyznaczy Andrzej Duda. To będzie człowiek, którego będzie musiał przegłosować Sejm i będziemy mieli pat. Czyli jesteśmy w stanie, jako obecna sympatycy obecnej ekipy rządzącej, jesteśmy w stanie odwołać. On dopuścił się złamania konstytucji, gdzie w 2020 roku, kiedy nabył obligacje Skarbu Państwa za kwotę ponad około 150 miliardów złotych, czym de facto po prostu złamał konstytucję, która zakazuje zadłużania się rządu w Narodowym Banku Polskim. Oni, żeby to obejść, odkupił sobie te akcje od komercyjnych banków, kontrolowanych przynajmniej przez państwo, PKO BP, PKO SA, ale to nie zmienia stanu rzeczy, że doszło do złamania konstytucji, doszło do sprowadzenia na Polaków tym sposobem około 20-procentowej inflacji. Tomku, co tak naprawdę z tego wynika? No to może powiesz nam o CBA, bo to CBA to tak. Się trochę się za wolno się naprawia. Tak, ja dałbym prosty przykład, jaka jest różnica na przykład, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o reformę w policji, to się zmienia. Zobaczcie Państwo. Zmiana jest diametralna, to widać. Zupełnie inne podejście policjantów, nasi policjanci funkcjonują, inna organizacja służby, popatrzcie sobie nawet chociażby na działania drogówki. Zobaczcie, że policjanci inaczej zwracają się do obywateli. Już nawet ta sytuacja, gdzie celebryta, jeden z celebrytów, syn pana
Martyniuka. Do niego policja 3 razy przyjeżdżała do różnych ekscesów, za trzecim go w końcu już zabrała. Było tak. I może dobrze, że od razu nie byli tak radykalni, chociaż spojrzycie Państwo na to, że rzeczywiście już ten młody człowiek przesadził. Natomiast policjanci mają w tyle głowy to, żeby nie być tą policją pisowską, czyli żeby inaczej podchodzić. To jest bardzo dobrze. No, w służbach wojskowych jazda na całego i się zmienia, jest inaczej. Znaczy, zajmują się tym, czym się mają zajmować. Mają w nosie politykę, robią to, co mieli robić. Bardzo fajnie, bardzo, bardzo się z tego cieszę. No w Abwerze powoli, aczkolwiek się zaczyna. Zaczyna się już tam, oni się jeszcze okopali. To jest wielka służba. Naprawdę to jest stajnia Ogiasza, wyczyścisz to. No ale CBA, tak zideologizowanej służby, gdzie naprawdę w tej chwili już większość tych funkcjonariuszy no, była propisowska, to ja się dziwię, że tam to wszystko tak powoli idzie. Przecież zrozumcie, szanowni państwo, to jest miejsce i służba, która ma olbrzymie uprawnienia. Oni dalej mogą naprawdę w bardzo taki trudny do udowodnienia sposób pomagać swoim byłym szefom. Mogą dokonywać pewnych sprawdzeń, mogą hamować niektóre postępowania, mogą rzeczywiście chować agenturę. Tą część agentury mogą zbierać haki. To trzeba obciąć. Trzeba po prostu obciąć. Zrozumcie Państwo, no, ja daję Wam prosty przykład. Jeżeli ktoś chce sobie ustalać, na przykład, już mówię do naszych nam miłościwie panujących, gdzie Wy jesteście, czy robić Wasze otoczenie, to jeszcze obecne CBA to może robić. A kto to robi? No popatrzcie, kto to robi, ilu tam jest ludzi, którzy nagle zmienili swoje poglądy. Oni czekają, że to nie będzie likwidacji, tylko że to się jednak zmieni. Nie rozumieją tego, że to ile Dudy, tyle CBA, tylko uważają, że dalej coś w tym będzie. Zostawiacie sobie problem, bo w tej chwili likwidacja to jest likwidacja, nie toczenie dawnych spraw i dalej te działania ofensywne, tak bym rzekł, tylko już w tej chwili zdawanie to się z dokumentów, tym sprawdzeniem przygotowanie, aresztu, przygotowanie, przygotowanie sprawdzenie do przekazywania spraw my prosimy do na innych służb. przykład, ja mogę poprosić panią, nową panią szefową, żeby się zapytała, na przykład poprosiła o sprawę M-Forum chociażby z września 2022 roku. Rozpoczęto po to, żeby w jej ramach inwigilować zarówno mnie, jak i moich prawników do sprawy cywilnej z Jarosławem Kaczyńskim. Sprawa M-Forum, po tym jak żeśmy ją ogłosili, się szybko pojawiła i się zwinęła, ale pojawiły się dwie sprawy, które pilotował pan Karpeta, prowadzone przez krakowską delegaturę CBA, to jest jedna rzecz, i przez lubelską delegaturę CBA. Tam były, w lubelskiej były, zdaje się, dwie sprawy przynajmniej prowadzone, dwie operacje specjalne. Już sama liczba operacji specjalnych, że jeden delikwent, Tomek Szwajger, i cztery operacje specjalne na przestrzeni kilku miesięcy powinna spowodować jakieś działania Biura Spraw Wewnętrznych. Bo jak to jest? Jak to można robić? Czy co? Delegatury na wyścigi robią jakieś zawody w tym, że kto więcej operacji... Losowanie, kto wygra, to pierwszy. Tak, kto pierwszy zrobi operację specjalną. Kto u Pińskiego na balkonie pierwszy ten wygrał, mieszkanko tak. Dostanie tak. W Warszawie. Tak. Może kto rzuci siatką, ten dostanie samochodzik. Ten to rzuci siatkę, no żeby tam się nic nie stało, to samochodzik. A pan Łukasz robi zdjęcia dzieciaki na balkonie. No, to zostaje naczelnikiem. Naczelnikiem. Ale to szybko, to paranoja. Nie mieszaj bytu, bo pan Łukasz to jest z Agencji Bezpieczeństwa. Aby było, no tak, przepraszam bardzo. Wracamy do TVP. W telewizji publicznej tam też jest przede wszystkim najważniejszy audyt, bo to, co państwo zobaczyliście do tej pory, to zobaczyliście tylko i wyłącznie fragmenty wynagrodzeń tam czterech ludzi, wynagrodzeń czterech ludzi, którzy tam zarabiali od 55 tysięcy złotych. Chyba tam jeden, przepraszam, jeden to w ogóle jakiś ubogi krewny był, bo jakieś cztery dychy zarabiał.
To w ogóle nie wiadomo, co on tam, skąd on się tam znalazł wśród tych najlepszych, tam wicedyrektor jeden taju, ale plus do 180, patrz Adamczyk, ale tak naprawdę najważniejszą rzeczą to są pieniądze, które wychodziły na firmy z TVP, więc tam potrzeba w każdej z tych instytucji. No, w tej chwili mówimy o dwóch instytucjach, które są już pod kontrolą sił demokratycznych, czyli mówimy o TVP. To jest jedno miejsce, tam powinna wejść po prostu normalny, zwyczajny audyt. Audyt, który szuka, po prostu sprawdza. Sprawdza, jak to jest, że są jakieś ileś spółek, które zajmowały się refakturowaniem kosztów pracowników. Wiecie Państwo, jeżeli instytucja państwowa wynajmuje jakieś zwykłe działalności gospodarcze jako firmy zajmujące się leasingiem dla TVP pracowników, no to tym się powinien zająć przede wszystkim Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dlatego że TVP nie jest spółką, która sobie może optymalizować koszty w ten sposób. Szczególnie jeżeli na przykład ZUS ustali, że ten pracownik faktycznie i tak wykonywał tą pracę nie w tym zespole. Bo co to jest leasing pracowniczy? To jest to, że ja nie chcę zatrudniać pracowników, tylko zatrudniam wynajętych pracowników od firmy, która za nich odpowiada, nimi zarządza i ona tak naprawdę prowadzi działalność w tym odcinku, który ja jej zlecam. Natomiast w dużej części wypadków, które ja znam, to wychodzi w ten sposób, że człowiek normalnie pracuje w strukturze, tylko kto inny płaci mu wynagrodzenie i nie podlega pod ochronę pracy, nie podlega pod relacje, które powinien, czyli nie ma prawa do urlopów, nie ma prawa do normalnych świadczeń etatowych, a wykonuje tą samą pracę, co inni ludzie obok niego na etatach. To są rzeczy, które w TVP należy bardzo mocno obejrzeć, ponieważ tam poszły na to setki milionów złotych. Pytanie jest, jaką marżę narzucano na tych pracowników, bo wychodzi na to z tego, co dotarliśmy do dokumentów, że sobie po prostu robiono takie gigantyczne fabryki zleceń, czyli tworzono właśnie taki, to nie były profesjonalne firmy, które zajmują się leasingiem pracowników, tylko zakładali sobie takie firmy zwykli ludzie, zatrudniali u siebie tych pracowników, narzucali na ich wynagrodzenie marże i w ten sposób wyprowadzano poza firmę gigantyczne pieniądze. To jest TVP. W TVP też są oczywiście do przejrzenia, ja to robiłem, to jest tytaniczna praca. Do przejrzenia są kosztorysy. Trzeba zobaczyć, z czego wynikało. Wiecie Państwo, ja bym bardzo chciał zobaczyć kosztorys resetu. To jest prośba do kierownictwa TVP. Kosztorys resetu. Zdjąć klauzulę i umieścić w internecie. To jest produkcja TVP. Jesteście właścicielami wszystkiego. Pokażcie, ile kosztował reset. Ile kosztował reset? Ile ten zarobił? Odcinek z panem ochroniarzem na Tak, przykład. bo to też bardzo nam się podoba. Ten pan, odcinek, w którym pan ochroniarz z jakiegoś supermarketu, przedstawiający się jako kapitan polskich wojsk specjalnych, na tłumaczył. przerwie w karze z więzienia. Tak, który ma 10-letni wyrok za oszustwa do odsiedzenia, tłumaczył w jaki sposób, dlaczego polski sztab generalny po prostu dopuścił się zdrady narodowej, ale łącznie, uwaga, za błogosławieństwem Lecha i Jarosława Kaczyńskich, którzy wcześniej też parafowali te plany. Dlaczego chciał oddać połowę Polski Rosji w wypadku konfliktu zbrojnego? No oczywiście żart, drodzy Państwo, ale oni poważnie jechali tą narracją przecież przed wyborami. Ileś set tysięcy, być może milionów głosów Polaków padło na nich, dlatego że ludzie, no nie, no w telewizji mówią, no to przecież w telewizji by nie kłamali, że... I zostawić pół Polski, no, na tak. pastwę. To jest, więc tu mamy tak, to mamy kompromitację, telewizja do rozliczenia. CBA jest do rozliczenia. I pamiętajcie Państwo, no oczywiście tu możemy tą listę, bo ty wspomniałeś o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to o tym ja powiem na sam koniec, bo to jest jedna z bardziej skompromitowanych instytucji. Ja wciąż widzę nie tylko, brakuje nam nie tylko rozliczeń Promka, którego tam cały czas widzimy na tym stanowisku, na którym prowadził działania nie tylko przeciwko nam, ale również przeciwko innym ludziom. On się oczywiście broni, że on po prostu wykonuje rozkazy, ale to są inne rzeczy. Natomiast Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no, nie może być obsadzona przez samego Łojanta, którego na razie cały czas widzimy we władzach tejże firmy, jak też po prostu ludzi z poprzedniego rozdania. To nie jest, to powiem tak, poprzednia władza
wymieniła wszystkich dyrektorów delegatur w kilka godzin Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No tutaj mamy przejęcie władzy, no, nastąpiło gdzieś koło 20, to my dajemy jeszcze chwilę czasu, no bo rozumiemy święta, nowy rok, ale no, no ludzie, no, nie pozwólcie, żebyśmy stracili wiarę w oczyszczającą moc demokracji. Jedziemy dalej. Krajowa Rada Sądownictwa, no to te, są dwa takie wrzody do przecięcia. Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Neo-Krajowa Rada Sądownictwa, czyli tak naprawdę klub dyskusyjny imienia Zbigniewa Ziobry. Dlaczego nie używajmy tego określenia? Dlatego, że to jest Krajowa Rada Sądownictwa ma określony tryb powoływania i on jest opisany w Konstytucji i oni ten tryb złamali. I od 2017 roku nie mamy Krajowej Rady Sądownictwa. Mamy klub dyskusyjny imienia Zbigniewa Ziobry, który uzurpuje sobie prawa, które są przypisane do Krajowej Rady Sądownictwa. Tak to w skrócie wynika. I na razie wezwano ich do tego, żeby ustąpili. Mecenas Jacek Dibuła na tym kanale tłumaczył, że to jest po to, żeby oni się nie mogli bronić, że nie mieli świadomości tego, że działają bezprawnie. No, że teraz usłyszeli, że są bezprawnie, zajmują stanowiska, że bezprawnie sobie coś uzurpują i że teraz można być, rozumiem, wstęp do jakichś ostrzejszych form. Bez wymiany Krajowej Rady Sądownictwa nie można zacząć naprawiać wymiaru sprawiedliwości. No i mamy jeszcze oczywiście Trybunał Konstytucyjny, który lada chwila, drodzy Państwo, lada chwila Trybunał Konstytucyjny wyda zabezpieczenie, i które zakaże emitowania tego programu. To będzie zabezpieczenie dedykowane na Jana Pińskiego i Tomasza Schweigerta, że nie możemy się tu spotykać i nie możemy gadać, ponieważ to będzie, nie wiem, w ramach jakiego zabezpieczenia, ale tak czuję, że, tak, że ona takie Bo nie wyjście. mamy portretu Lecha Kaczyńskiego. O, na przykład, bo ona wydaje, to jest pani, która... Nie mamy, nie mamy. Pani Julia Przyłębska podjęła razem ze swoimi kolegami z PiS-u, którzy tam podają się za Trybunał Konstytucyjny, podjęła takie historyczną decyzję, histeryczną i historyczną decyzję o tym, że Bartłomiej Sienkiewicz nie ma prawa zmieniać spółek, zarządów w spółkach Skarbu Państwa. Absolutnie nie. Nie już. Medialnych, bo oni będą sprawdzali, czy te rzeczy, czy on takie rzeczy w ogóle może robić. I to jest Moje oczywiście... obiady im nie smakowały u Znaczy, to jest, Trybunale. szanowni Państwo, to jest takie ostateczne pokazanie, było ostateczne pokazanie, że to jest sąd na gwizdek. Jarosław Zagwizdał, pani Julia już... Prywatny Jarosława, prywatny może nie Jarosława na Zagwizdek. gwizdek, bo jak ona podaje obiady, to może na dzwoneczek. To na dzwoneczek, że on sobie dzwoni, ona przybiega, pyta się... Po co zającowi dzwonek przy kuprze? Jest to dobrze. pożar. No i to są te dwie rzeczy, które trzeba uzdrowić. My polecamy metodę, była o tym mowa na kanale głównym w wywiadach z panem profesorem Wojciechem Sadurskim, on zresztą powtarza to w wielu miejscach, że trzeba po prostu wymienić cały staw, cały skład Trybunału Konstytucyjnego i tak samo trzeba wziąć sędziów, którzy byli źle obsadzeni, bo zostali wybrani przez polityków, zostawić tych sędziów, aby zostali obsadzeni prawidłowo. Tutaj jest kwestia bardziej skomplikowana, bo są większe problemy, w jaki sposób zapełnić miejsca, żeby ci sędziowie mogli być uznani za wybranych prawidłowo. Są koncepcje, żeby częściowo przywrócić przerwaną kadencję tych ludzi, którzy byli w legalnej Krajowej Radzie Sądownictwa w 2017 roku. Natomiast to są rzeczy, bez których naprawa państwa dalej nie pójdzie. Osobnym problemem jest Narodowy Bank Polski, o którym wspomnieliśmy. Mamy tam prezesa, który jest nielegalny. Dlaczego on jest nielegalny? Dlatego, że pełni tam trzecią kadencję w zarządzie. Pan Marek Belka, pozdrawiamy pana Marka Belkę, lubimy jego pościg. Zrobił w 2006 roku taki psikus, że będąc prezesem Narodowego Banku Polskiego zaprosił do siebie, do zarządu Adama Glapińskiego pod hasłem, bo oni są na ty. Cześć Adam, to sobie wejdziesz sobie tutaj 40 koła na miesiąc, przyjrzysz się jak ta robota wygląda i potem płynnie przejmiesz obowiązki. No ten jak usłyszał o tej kasie, o gabineciku, o tym, że będzie mógł znowu gdzieś tutaj wylatywać i nie będzie miał w sumie żadnych obowiązków, bo będzie się tylko uczył
i to 40 popiera co miesiąc, no to po prostu pobiegł na skrzydłach, a nie sprawdził, że prezes Narodowego Banku Polskiego może być tylko dwie kadencje w zarządzie. No i to nie jest trzecią kadencję, bo potem jak skończył kadencję w zarządzie z Belką, to został prezesem i to jest jego druga kadencja i teraz nie mógł być już wybrany na trzecią kadencję. Oni oczywiście rzeźbią w przysłowiowym G, że to tak nie jest, że on jest prezesem, a zarząd to co innego. Nie, drodzy państwo, sam jestem prezesem i członek zarządu i prezes to są funkcje tego samego zarządu. Tu nie ma żadnych, to jest ten sam zarząd, to jest ciało kolegium. Janek, ty tak jest fart w niektórych, wiesz, dyscyplinach sportowych, falstart wyklucza całkowicie, później już nie można brać udziału. Tutaj tylko taki falstarcik drobny. Pan Marek Belka, rzeczywiście, panie profesorze, majster, dobra robota. Takie jedno nauczenie się, to jednak cztery dychy i uczyć się, to był pomysł dobry. No dobra, w każdym razie mamy tą instytucję. I teraz Janku, ja czekam, czy kiedy skończy się ten... Poczekaj, bo ja tylko chciałem dokończyć wątek, Przepraszam bardzo. Że możemy pana Adama Glapińskiego, można, demokratyczna większość może go po pierwsze postawić w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu, to mówiłem za co. Po drugie może go też odwołać, uznać za nieobsadzone stanowisko, ponieważ wygasić jego mandat, ponieważ pełni tą funkcję nielegalnie w związku z tym, że jest trzecią kadencję. Dlaczego tego nie robią? Dlatego, że wskazanie prezesa Narodowego Banku Polskiego, którego przegłosowuje większość parlamentarna, jest w gestii Andrzeja Dudy, znaczy w gestii prezydenta. No więc usunięcie obecnie Adama Glapińskiego spowodowałoby sytuację, w której Andrzej Duda nie wiadomo kogo by zawnioskował, natomiast byłby to kandydat Andrzeja Dudy, i byłaby jakiś tam paraliż. Wydaje mi się, też tak twierdzą nasi rozmówcy, że rząd Donalda Tuska będzie trzymał tą możliwość postawienia go w stan oskarżenia, usunięcia go z urzędu jako taki bacik, który ma go temperować, żeby nie działał przeciwko Polsce, przeciwko gospodarce, żeby nie słuchał się Jarosława Kaczyńskiego, to w zamian za to może sobie trochę jeszcze porządzić. Oczywiście Glapiński nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że w momencie, w którym Andrzej Duda opuści urząd prezydenta, to jego następca będzie reprezentował środowiska demokratyczne, to wówczas nastąpi jego, o tak mniej więcej zostanie rozwiązany problem. Bo w tym momencie po usunięciu Glapińskiego nowy prezydent zawnioskuje o powołanie nowego człowieka na ten urząd. Jeżeli będzie to na przykład profesor Marek Belka, to będzie to o tyle zabawne, że mu się wtedy okaże, że ten psikus z tym trzecim zarządem mu się opłacił zrobionym. I to jest te pięć najważniejszych skorumpowanych instytucji, ale to oczywiście nie są najważniejsze, nie są też... Jest jeszcze Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ona była trochę mniej niebezpieczna niż CBA, ponieważ tam zachowało się sporo ludzi, którzy nie reprezentowali interesów pisowskich, tylko reprezentowali interes państwa. Natomiast no, na razie za trwożeniem obserwujemy brak działań w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, brak też czyszczenia, bo tam, no, tam muszą ludzie, Łojant i ludzie Łojanta muszą zniknąć. Jeżeli to będzie mało, no to my przypomnimy, zrobimy czy samo nawet przystawienie spluwy do głowy pani Katarzynie S. w wykonaniu Łojanta. Przecież sama ta cała sprawa powinna być wyjaśniona. Łojant ostatni widział żywego oficera, który w jakich okolicznościach zginął, stracił życie. No właśnie, to też są... To wypadł są, przez okno. To są rzeczy... Trzeba to wyjaśnić. To są rzeczy, które muszą być wyjaśnione w tej sprawie, w tych, to są rzeczy, to nie jest oczywiście, bo tych, my rozumiemy ogrom rzeczy, których trzeba zrobić. To jest, wiecie państwo, całe państwo jest po prostu tak naprawdę zapaskudzone PiS-em. I to jest zrozumiałe, że jest gdzie ręce włożyć. Natomiast Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to jest jedno z takich miejsc, które podobnie jak CBA. CBA jest nie do ratowania. No, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego musi być po prostu wyczyszczona. CBA zostało
dokumentnie przejęte przez PiS. Tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy zachowywali jakiekolwiek tam procedury, zostali tam albo wyrzuceni z tej roboty, albo zmuszeni do przejścia na emerytury, jeżeli mieli wysługę lata. Albo celowo ubrudzeni, musieli się Albo ubrudzić. celowo obrudzeni, albo to właśnie byli ludzie po prostu niedawno, tam nie było, tam mamy do czynienia, no do nowej pani szefowej, fundusz operacyjny, tutaj mamy, nie bylibyśmy sobą, jak my jesteśmy przygotowani do tych. Szanowni Państwo, Kamiński to jest książka, którą jesteśmy autorami z Tomkiem, ona jest do nabycia w wielu miejscach, polecamy capitalbook.com.pl, ponieważ tam są naszymi autografami. I teraz tak. W połowie 2020 roku ujawniono, że z funduszu operacyjnego CBA zniknęły miliony złotych. Zatrzymano księgową, a całą sprawę próbowano bagatelizować. Afera obciąża konto Mariusza Kamińskiego, który przynajmniej od jesieni 2017 roku miał wiedzę na temat tej kradzieży. Sprawa stała się głośna w 2017 roku, gdy mówił o niej Piotr Nisztor, dziennikarz współpracujący z CBA. Publicznie oskarżał Tomasza Schweigerta, formalnie nie wymieniając jego nazwiska, ale dając wystarczająco dużo informacji, które pozwalały go bez problemu zidentyfikować. Schweigert nie miał jednak dostępu i nie korzystał z funduszu operacyjnego w takim stopniu, aby można go było obciążać odpowiedzialnością za zniknięcie kilkunastu milionów złotych. Kto więc kazał Nisztorowi wówczas zdekonspirować Schweigerta, który brał udział w kilku ściśle tajnych operacjach i narazić w ten sposób życie jego i jego rodziny? Wysuwanie oskarżeń pod adresem Schweigerta skończyło się w październiku 2017 roku, gdy z redakcji Gazety Finansowej do CBA trafiły pytania dotyczące kradzieży funduszu operacyjnego. Dostał je również Mariusz Kamiński. Jednak żadna odpowiedź nie przyszła. Zmusiłem do tej odpowiedzi dopiero w styczniu 2018 roku, gdy pod fałszywymi zarzutami zatrzymano Tomka wraz z członkami gangu przebierańców, który rozpracowywał. Musimy po latach przyznać, że wówczas nie doceniliśmy ludzi Mariusza Kamińskiego. Byliśmy przekonani, że w grę wchodziła jedynie strata około miliona złotych. Jak ujawniliśmy w 2020 roku na portalu służby specjalne.com, kradzieże w funduszu operacyjnym została odkryta w CBA już jesienią 2016 roku. Pani szefowo CBA, to jest sprawa, którą trzeba wyjaśnić. Ówczesny szef CBA Bejda kazał jednak sprawę zamieść pod dywan, raport na temat nieprawidłowości schować, nie rejestrując go. Mowa o panu G, który później został wyekspediowany do Brukseli, a później dostał pracę w MSWiA. Chyba nadal tam pracuje. Tutaj, że tak powiem, pracę dla pana Kierwińskiego, żeby sprawdzić swojego byłego pracownika, dyrektora G. I może również jego zapytać, co tam, czy nie czuje jakiejś wewnętrznej potrzeby napisania, co było w słynnym raporcie w 2016 roku. Jedynymi kryteriami tutaj doboru współpracowników Bejdy były kwestie polityczne i towarzyskie. Tutaj mamy cytat. Oprócz tego Bejda zlecił audyt, którego celem było sprawdzenie wydatkowania pieniędzy z niejawnego budżetu CBA związanego z funduszem operacyjnym. Interesowały go wszystkie decyzje podejmowane przez Pawła Wojtunika i jego ludzi. I w tym celu powołał specjalną grupę, która miała przeprowadzić audyt. Na jej czele stanął były funkcjonariusz delegatury CBA we Wrocławiu, czyli właśnie pan G, ten, który potem poszedł do Brukseli, a jak myśmy sprawę ujawnili, to go Kamiński schował u siebie w MSWiA. Ustalenia ludzi Bejdy miały zostać oficjalnie udokumentowane w postaci raportu i przedstawione ministrowi, koordynatorowi Mariuszowi Kamińskiemu. No i ta po kilku miesiącach kontroli ustalenia nie przypadły Bejdzie do gustu. Nie tylko nie udało się przylepić Wojtunikowi łatki bandyty i złodzieja, ale co najważniejsze, ciężko mu było cokolwiek udowodnić. Wtedy właśnie rozpoczęła się historia znikającego funduszu operacyjnego. Po prostu z ustaleń specgrupy Bejda dowiedział się, że w kasie CBA brakowało w październiku 2016 roku 12,7 miliona złotych. A za defraudację tej kasy były odpowiedzialne osoby z nim związane. Jeszcze raz, drodzy Państwo, pierwszy rok funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego Zarządów PiS-u. Nowego biura. Tak, no tak, pierwszy rok. To jest 2015, to jest do 2016. Pierwszy rok, nawet niepełny. I wychodzi, że przez ten niepełny rok, przez te kilkanaście miesięcy pod zarządem Bejdy zniknęło 12,7 miliona złotych. Pieniądze zniknęły w ciągu kilku miesięcy właśnie jak był szefem. Tymczasem środki wydatkowane z funduszu operacyjnego są jednymi z niewielu, za które odpowiada jednoosobowo szef służby. Co prawda może on zlecić ich nadzór przez jednego ze swoich zastępców, ale w takim wypadku musimy sprawować nadzór nad właśnie tym funkcjonariuszem.
Na jesieni Bejda miał więc problem, co zrobić z ludźmi, którzy dokonali czynności i którzy dowiedzieli się o brakach. No więc G w końcu został, najpierw, w ogóle to też jest zabawna historia, bo tuż po tym, jak zrobił ten raport, zabrano mu dostęp do całego systemu i przez kilka miesięcy sobie przychodził do roboty i oglądał sobie filmy na komputerze, bo nie miał nic innego do pracy. W końcu nie można, ponieważ był blisko związany z Mariuszem Kamińskim i z tym z pierwszym CBA, to nie, no postanowiono, widać było, że rozpatrywano dwa warianty. Pierwsze, że pewnie, żeby mu jakiś zarzut postawić, wrzucić go do więzienia albo coś, no ale postanowiono, najłatwiej, tak. Tak, ale postanowiono, że jednak dostanie jakiś tam awans. Natomiast to było w każdym razie tutaj oczywiście człowiekiem, którego należy przesłuchać w sprawie tego raportu, Wiesława Flaka. Bo tam pan Wiesław Flak, który był późniejszym, wtedy był szefem chyba, nie wiem, czy już był szefem, albo jak zaraz został tą szefem Biura Kontroli i Spraw Wewnętrznych, to był człowiek, jeden z pierwszych przeszkolonych do pracy z Pegasusem, więc też należy z nim... Bardzo miły, kulturalny człowiek, sądzę. Bardzo miło, pozdrawiam panie Wiesławie. Miło Tak. nam się rozmawiało przed salą na sprawie Chodzińskiego. Bardzo, naprawdę Właśnie. grzecznie, Więc miło. tutaj Oby też tak dalej. uwagę. Więc w każdym razie nie dostał etat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych po tym audycie i to już było nielegalne, bo cały czas dostawał wynagrodzenie z CBA, czyli dostawał dwie pensje. I potem oddelegowano go za granicę, czyli był pierwszym funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który pracował na niejawnym etacie za granicą. Też do pani szefowej CBA, to też trzeba wyjaśnić, kto złamał prawo i jakim prawem w ogóle delegowano funkcjonariusza CBA do służby za granicą. Nagle, bo to znowu, to są przestępstwa i to nie są takie błahe przestępstwa, to właśnie Mariusz Kamiński się dowiedział, dostając 2 lata więzienia za to, że sobie sfałszował jakieś dokumenty. Wiecie, państwu osobie się wydawało, że co to jest takie sfałszowanie sobie dokumentów. W każdym razie zatrzymana w styczniu 2020 roku księgowa z CBA to zwyczajny kozioł ofiarny. Ona nie miała fizycznie dostępu do takich pieniędzy, ponieważ dostęp do niej mają tak zwani dysponenci funduszu. To są koncepcja, że ona wyniosła kilkanaście baniek z firmy, jest w po siatkach. prostu, tak, jest po prostu kompletnie nieprawdziwa. Więc jak mówimy o drugiej najbardziej skorumpowanej instytucji, to jest nasz wkład. I wiecie państwo, nie jest taki specjalnie trudny, bo to książkę można kupić. Ona nie jest, jest nie tylko w tym miejscu, które podaliśmy, jest naprawdę w wielu księgarniach wciąż można ją kupić, więc wypadałoby, żeby Centralne Biuro Antykorupcyjne w likwidacji. Wiecie państwo, bo to jest bardzo fajna rzecz. Jest CBA w likwidacji i Centralne Biuro Antykorupcyjne w likwidacji. W zasadzie tego w likwidacji jeszcze nie ma, a w tym pierwszym wypadku jest, ale powinno być. Tomku, no dobrze. Szanowni Państwo, to ja sobie jeszcze tylko polecę na weekend historię Hitler kontra Materejko. Świetna historia doktora Leszka Pietrzaka. Zakazane historie doktora Leszka Pietrzaka polecamy wszystkim tym, którzy lubią mocne historie, dobrze opowiedziane, z dobrą oprawą muzyczną i graficzną. Oprócz tego, drodzy Państwo, jest tutaj tekst mój Napoleon Pola Korzelca, wszystkim tym, którzy uważają, że Napoleon dobrze życzył Polsce. Tutaj jest odpowiedź, że niekoniecznie. Tak naprawdę ani nie życzył jej dobrze, ani źle, po prostu Napoleon się interesował przede wszystkim interesem dynastii Napoleona, a w drugiej kolejności interesem Francji. I w takim zakresie, jak mu było z Polską po drodze, to mu było. A nie było mu, dlatego że w 1812 roku nie wskrzesił Polski, ponieważ gdyby to zrobił, to nie mógłby się dogadać z carem Aleksandrem I. O tej prawdziwej twarzy Napoleona, który wykorzystywał Polaków, w moim tekście w historii na weekend. Wąsik, ja bym, skoro już wiesz, rzeczywiście tak podnosicie te argumenty historyczne, to ja bym cały czas proponował no, pani Agniesce, twojej byłej podwładnej, obecnej likwidatorce CBA, żeby wróciła do historii, którą opisał redaktor Robert Zieliński w książce Ścigania.
Już się nie gniewam, panie Krzysztofie Bondaryku, że mówił pan, panie generale, że pan mnie nie zna, no rozumiem, to jest taka robota, już nie ma o czym mówić. No, już teraz się znamy, pozdrawiam serdecznie, panie generale. Natomiast, szanowni państwo, tam jest opisana bardzo ciekawa historia, o której mówi Paweł Wojtunik. Okazuje się, że zaraz po przejęciu obowiązków przez Pawła Wojtunika zgłosił się do niego Bejda i Wąsik z prośbą o podpisanie funduszu operacyjnego na zapłacenie jakiemuś nowemu źródłu agentowi kilkuset tysięcy złotych. Kiedy Paweł Wojtunik nie dał tych pieniędzy od razu, zaczął tam drążyć, okazało się, że już ta sprawa umarła, te pieniądze nie były potrzebne. Dokładnie należy sprawdzić to, bo to się właśnie wiąże z tymi wszystkimi rzeczami. A poza tym te słynne rzeczy, po co Wąsik pod biurkiem trzymał milion złotych. Popatrzcie, rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe historie opisuje Jarosław Zieliński w tej swojej książce, jak już odnosimy tu historię Wąsik, prawda? Po co ta bańka była ci pod biurkiem potrzebna wtedy? Lubiłeś mieć? A co wy chcieliście z Bejdą te kilkaset tysięcy złotych? I może zapytamy pana Fogla, czy on akurat bankier, bardzo dobrze sytuowany człowiek, potrzebował tych kilkuset tysięcy złotych, bo wiesz, mi się wydaje, że te w ogóle olbrzymie kwoty na różnych agentów, to nie wiem, czy do nich docierały i czy tak naprawdę były potrzebne. I tutaj jest, jak to się mówi, jest pies pogrzebany później tych zacierania śladów w związku z funduszem operacyjnym. Trzeba do tego w końcu wrócić. Jeszcze podpisy niektórych ludzi to naprawdę są ich podpisy. Trzeba zacząć od tego. Oj, nie będziesz zadowolony naprawdę. Zobacz. To tylko tyle. Odsunia państwa. No cóż, szanowni państwo, a my wracamy do historii, którą tutaj anonsowaliśmy, do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z której muszą zniknąć ludzie, którzy pracowali, łamali prawo, pracowali dla Łojanta, a nie dla państwa. Łojanta, czyli człowieka, który był zaufanym Mariusza Kamińskiego, człowieka, który w tej służbie... Kolegą prezydenta Dudy, jak mówi. Ale to wiemy tylko z jego oświadczeń. Nie mamy jeszcze cały czas rezonansu, więc panie prezydencie, gdyby pan mógł pogadać z kimś od siebie, żeby tego, czy Łojant był pańskim kolegą, czy nie był. Bo nie wiemy, czy się... Może byłym kolegą. Teraz to na pewno jest już byłym, drodzy państwo. W każdym razie to był człowiek, który łoił z Mariuszem Kamińskim. Więc tutaj taki krótki rekapitulacja dla szefa ABW, ale uwaga, my wiemy, że tego jest dużo, ale w podległych panu wydziałach są zestenogramowane wszystkie nasze audycje, naprawdę. Nawet były, co po niektóre wydziały prosiły od nas o polepszenie sprzętu do nagłaśniania, ponieważ to automatyczne spisywanie się kiepsko szło i oni mieli problem i bardzo prosili, żebyśmy w ramach I uprzejmości... żeby w sobotę, niedzielę nie wywalać takich rzeczy do sprawdzenia natychmiast, żebyście Tak. się powstrzymali, że można Tak, do poniedziałku tak, więc przeczekać. to pełna współpraca, więc ma pan, więc może pan poprosić, mówimy do szefa Agencji Bezpieczeństwa, może pan poprosić o rekapitulację tych najważniejszych rzeczy, chociażby te, które stanowiły rzekomo jakąś tajemnicę i które były procedowane przez Biuro Spraw Wewnętrznych, które urządziło sobie tam jakieś safari na wiewiórki, ale jakoś się nie udało. Więc wracamy do Łojanta i wracamy do ludzi Łojanta. Jednym z najważniejszych ludzi Łojanta jest pan Roman, który właśnie to jest ten człowiek, który zaczynał w delegaturze Gdańsk w pionie ochrony. Spór historyków trwa o to, czy była to warta przy drzwiach, czy przy bramie zwana cieciownią na każdym obiekcie. No i tutaj, drodzy państwo, akurat w Gdańsku teren przy dawnych koszarach policji gdańskiej chyba nie ma zamkniętego terenu wokół. W każdym razie chyba też nie ma wyizolowanego dziedzińca. W każdym razie był wartownikiem albo zaczynał w tak zwanej samodzielnej sekcji ochrony. Ale w 2017 roku trafił do Warszawy, a w nasze rejony trafił, myśmy go zobaczyli w 2018 roku, to znaczy zobaczyłem go najpierw ja.
To znaczy, bo Tomek chwilowo oglądał Świat za krat, a ja się rozglądałem, dlaczego siedzi na mnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tak się poznałem z panem Romanem. To znaczy, pan Żeby Roman. się ochronić. Tak, nie, bo ja wtedy panu Romanowi wydawało się, że to jest jednokierunkowa relacja. A jak się dowiedział po latach, relacja była wielokierunkowa. To znaczy, nie tylko on wysyłał ludzi na nas, ale my również przyglądaliśmy On się. naprawdę szykował na ciebie sieć ochronną. Tak, chciał cię ochronić siecią. Tak, siecią ochronną, która. To Tomek nawiązuje do tego, że w jednym z planów zatrzymywania mnie na 7. piętrze, jakby nie mogli poczekać, aż zejdę na dół, było rozesłanie, czy ten zrzucenie siatki ochronnej z dachu, które miałaby zabezpieczyć, żebym ja albo nikt inny nie wyleciał przez okno podczas tej realizacji, przez balkon, który jest dosyć duży. To się nie ma co śmiać, drodzy Państwo. Oni zamiast się zajmować zwalczaniem przestępczości, ściganiem terrorystów, rosyjskich agentów, to przepraszam, bo nie chcę użyć brutalnego słowa, ale go chyba użyję, onanizowali się po prostu. Bo ty nie chodziłeś po dworzu w ogóle, nie chodziłeś nigdzie, nie wychodziłeś z domu. Nie, Zawsze musiałeś być na balkonie. Tak, więc nie, oni onanizowali się, mówię, do tego, w jaki sposób będą mnie zamykać. Tak, bo to inaczej tego nie można nazwać. Janek, no przestraszą. Sieć, stukanie do drzwi, nie wiem, przez dach wejdą. No, po co normalnie na ulicy zatrzymać? Nie, no po co? To musi być, wiesz, na pełnej tej, 20 ludzi, wiesz. To nie może być tak. To pan, szanowni państwo. No więc to jest taka prośba, sugestia, żeby się zająć i uwaga, panu Romanowi podlega słynne 3W w CAT. To są ludzie odpowiedzialni za przecinanie opon. I to są te tematy, które zaczynamy. Jeżeli chodzi o pana Łojanta, to pan Łojant osobiście nadzorował i brał udział w operacji o nazwie Agencja Bezpieczeństwa Narodowego. Tutaj przypominamy, że to jest ta decyzja Z-342 z 22 listopada 2016 roku. Polecamy uwadze szefa, dlatego że, panie pułkowniku, będzie pan sobie mógł tam obejrzeć po prostu listę osób, którym ta władza bardzo mocno zaufała. Już bardzo szybko w tym zespole znalazł się, albo był chyba od początku, późniejszy pański poprzednik, pan wtedy jeszcze podporucznik Wacławek, ale to była agencja, bycie częścią przy narodzinach Agencji Bezpieczeństwa Narodowego było szybką ścieżką awansu. No więc w oczekiwaniu na, ponieważ to jest taki mniejszy materiał, to na razie tyle, ale zwracamy uwagę, że zostawianie ludzi, którzy wykonywali takie zlecenia, jakie były wykonywane, jak chociażby przecinanie opon, którzy, a to są te naprawdę te z takich mniejszych rzeczy, to dobrze nie będzie służyło przypominam, obronie. że tego ABN-u o tym mówili członkowie gangu przebierańców. Mówili, że tam oni są tam, będą tam rekrutowani. Także taka drobnostka. Szanowni Państwo, do zobaczenia.